Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne łagodzenie obostrzeń sanitarnych, które dają się Polakom we znaki. Rząd dopuścił otwarcie hoteli, instytucji kultury, bibliotek, centrów handlowych już od 4 maja. Od tego dnia możliwe będzie również świadczenie usług rehabilitacyjnych, jednak wciąż zamknięte pozostaną salony masażu. Na 6 maja wyznaczono datę uruchomienia żłobków i przedszkoli, jednak świadczenia opiekuńcze i przedszkolne będą mogły być realizowane w małych grupach. Dlatego do placówek wrócą dzieci rodziców pracujących. W centrach handlowych również obowiązkowy będzie dystans oraz zabezpieczenia wymagane w placówkach handlowych. Od realizowania zaleceń dotyczących powszechnego używania maseczek oraz dwumetrowego dystansu zależy tempo powrotu do normalności, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Premier i szef resortu zdrowia zapowiedzieli, że prawdopodobnie w następnym etapie uruchomione zostaną w ograniczonym zakresie usługi gastronomiczne, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz wznowione zostaną w małych grupach zajęcia dla uczniów klas 1-3. Premier wypowiedział się również w sprawie nadchodzącego terminu wyborów prezydenckich. Konstytucjonaliści potwierdzają, że istnieje możliwość przeprowadzania wyborów 10 maja, ale też 17 czy 23 maja, mówił. Apeluje do Senatu o przyspieszenie prac nad ustawą umożliwiającą przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych. To najbezpieczniejszy sposób w czasie pandemii na wykonanie konstytucyjnego obowiązku wyborczego, uzasadniał.